Witajcie widzowie YouTube'a w moim kolejnym filmie. Zobaczcie, mamy koniec września, a tu pomidory koktajlowe na ogródku. To skrzak i to są pomidorki koktajlowe, wiecie, te malutkie takie. Możemy z tych pomidorków, możemy te pomidorki marynować. Nie wiem. Przeciery robić, jakieś koncentraty. Jako dodatek do pizzy, dodatek do sałatek, różnych rzeczy. To jest taka fajna odmiana małych pomidorków. I jest bardzo, powiem wam, intensywna w smaku. Te pomidory są bardzo intensywne w smaku i bardzo fajne. Nie chcę mi się bliżej podchodzić, ja nagrywam to na dużym zoomie, na pełnym zoomie. 32x. Ale może podejdę bliżej dosłownie na chwilkę. Żeby to, może będzie ostrzej, to widać moment. Moment, podejdę sobie bliżej, żeby tam nie dochodzić, bo mi się nie chce. O, teraz. O, teraz to widać lepiej. To są właśnie te pomidorki. Bardzo dojrzałe, ładne, piękne, koktajlowe pomidorki. Polecam wsadzić takie pomidorki. One bardzo długo owocują, rosną, ten warzywka zdrowe. Niektórzy mają uczulenie na pomidory, ale ja nie wiem, ja tam mam lekkie uczulenie, ale bardzo lubię. O, w zalewie, w różnych rodzajów zalewach można robić te pomidorki z chili. Naprawdę jest duże spektrum po prostu możliwości, tak? O, tu mam kij, musimy taki kijek dać, żeby po prostu krzak nam się nie zerwał pod wpływem własnego ciężaru i od wiatru. Trzeba pamiętać, że te pomidory muszą być dosyć często podlewane, gdyż właśnie one mają dużo wody w sobie, nie? Każdy pomidor ma przecież w sobie dużo wody. O, pomidorki koktajlowe. Jak widać, smaczne. Polecam po prostu uhodować jeszcze raz, nie? Dobra. To jest właśnie ogródek mojego znajomego. I zobaczcie, jak długo ma te pomidorki koktajlowe. On bardzo je też poleca. A ja zapraszam was do subskrypcji mojego kanału zatytułowanego Życie jest piękne oraz zapraszam na inne moje filmiki na kanale, a są różnotematyczne. Znajdziecie każdy coś dla siebie. To jest akurat taki odcinek ogrodniczy, który już będę powoli kończył. Dobrze, zobaczcie, jak to wygląda. O, taki krzaczek, jak widzicie. Przepraszam, kamera się częściej, gdyż nagrywam na dużym zoomie, ale dam chyba stabilizację na YouTubie. Jednak nie będzie widać, które stabilizacja zniweluje te drgania. O, zobaczcie, jakie fajne pomidorki. Dobrze, cześć. Trzymajcie się czołem. Smacznego życzę.